Cześć. Dzisiaj chciałem porównać dwie kolumny gitarowe, bardzo często zestawiane ze sobą na różnych forach internetowych, natomiast tak naprawdę nie ma jakichś obiektywnych próbek dźwiękowych, przynajmniej na takie nie trafiłem, które by te dwie kolumny porównywało. Mowa o Hessu oraz Buzaro, oczywiście w wersjach dwugłośnikowych. Obydwie kolumny są bardzo do siebie podobne, są to kolumny standardowe, bardzo zbliżone do siebie wymiarami, nie są to żadne kolumny oversized. Obydwie są wyposażone w dwa głośniki Celestion VT30. Z racji tego, że głównie są kierowane, szczególnie Hessu, do klienteli, która gra raczej mocne odmiany muzyki, no to taką też muzykę postanowiłem zagrać. Ta kolumna została mi wypożyczona dzięki uprzejmości Szymona Grodzkiego z Invent Sound Studio z Bydgoszczy. Buzaro jest moja. Wzmacniacz, którym będę dzisiaj się posługiwał, jest to PV6505. Bardzo fajny wzmacniaczek, natomiast z racji tego, jak już mówiłem, do jakiej muzyki myślę, że takie kolumny są kierowane, będzie dzisiaj dosyć ciężko. Gitary zostały nagrane przeze mnie na gitarze PRS Custom 22 na secie przetworników Pain Killer zapuszkowane. No cóż, to chyba wszystko. Zapraszam do słuchania. Aha, oprócz miksu, który usłyszycie, będzie także możliwość odsłuchania pojedynczej ścieżki, ścieżek stereo oraz zebranych dźwięków za pomocą mikrofonu pojemnościowego, za każdym razem ustawionego wobec każdej paczki mniej więcej tak samo. Zresztą SM też był tak samo ustawiany dla każdej paczki, żeby jak najmniej wpływ miała ludzka ręka na brzmienie, jak najwięcej kolumna. Miłego słuchania. Zapraszam. Thank you.
We'll be right back.